Gościmy dzisiaj w Poznaniu pana Wojciecha Sumlińskiego. Witamy go w księgarni Sursum Corda prowadzonej przez państwa Rita i Włodka Wilowskich. Przy okazji promocji najnowszej książki pana Sumlińskiego, Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Chcielibyśmy jednak zacząć naszą rozmowę od lat młodości autora, czyli od związków z parafią świętego Stanisława Kostki i z świętej pamięci księdzem Jerzym Popiełuszką. Mieszkałem przy parafii świętego Stanisława Kostki przy ulicy Stołecznej, obecnie księdza Popiełuszki. Ja i cała moja rodzina byliśmy skupieni wokół tego kościoła przy ulicy Suzina, Pruchnika, Krasińskiego. Ci, którzy znają topografię Warszawy, to wiedzą, że są to ulice przylegające do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tak się złożyło, że cała moja rodzina rzeczywiście mieszkała bardzo blisko siebie i bardzo blisko tego kościoła. A było to właśnie w tamtym czasie, w pierwszej połowie lat 80. Siłą więc rzeczy kościół świętego Stanisława, który był parafią nas wszystkich, łączył nas. Cała rodzina tam się spotykała raz w tygodniu, raz w miesiącu oczywiście na mszy za ojczyznę. Także spotykaliśmy się czasami bez umawiania się na takich krótkich mszach o 6:30 rano przed pójściem do pracy. Rodzice, czy ciotka, czy dziadek. Ja przychodziłem tam często do szkoły, przed pójściem do szkoły. W jakiejś mierze można powiedzieć, że wychowywałem się na homiliach księdza Jerzego. To był nasz kapłan, to był kapłan, myśmy mówili, że to jest nasz kapłan, tak? Taki zawłaszczaliśmy w jakiejś mierze księdza Jerzego. Także no, tragedia, jaka wydarzyła się w październiku 1984 roku, dotknęła naszą rodzinę w sposób taki bardzo, bardzo mocny, dotknęła wszystkich Polaków, prawdziwych Polaków, ale dla nas to było troszkę tak, jakby nam odebrano członka rodziny, zamordowano członka rodziny. I do dziś pamiętam, jaką wielką traumą było to wydarzenie dla moich wszystkich bliskich, z których większość już nie żyje od wielu lat. Ja nie sądziłem wtedy, że dane mi będzie wrócić do tej sprawy w charakterze dziennikarza śledczego, bo skąd mogłem wiedzieć, że w ogóle zostanę dziennikarzem? Skąd mogłem wiedzieć, jak potoczą się losy moje czy losy kraju? To, że wróciłem do tej sprawy w charakterze dziennikarza śledczego, to zawdzięczam prokuratorowi Witkowskiemu, o którym mówiłem wielokrotnie, jak ważną dla mnie był, jest, zawsze będzie postacią. Człowiek niezwykle prawy, wspaniały człowiek, wspaniały katolik, który każdy dzień zaczyna mszą świętą, który w każde swoje działanie odnosi do Pana Boga, który nigdy nie przegrał sprawy w sądzie, chociaż prowadził 300 spraw o zbrodnie. Jest tylko jedna sprawa, która nie dane mu było skończyć, sprawa śmierci księdza Popiełuszki. Chciał wyjaśnić tę zbrodnię, chciał pokazać Polakom i całemu światu, że nastąpiła tu wielka manipulacja, że ksiądz Jerzy cierpiał wielokrotnie więcej niż nam się wmawia, że jego męczeństwo było większe, że jego śmierć nastąpiła w innym czasie, w innych okolicznościach, że ukrywano i do dziś się ukrywa prawdę o tej zbrodni, bo ci, którzy mienili się być jego przyjaciółmi, tacy jak panowie Geremek, Mazowiecki i inni, inne autorytety III RP, czy łże autorytety III RP. Michnik, Kuroń, tak, oczywiście, oni manipulowali, próbowali manipulować księdzem Jerzym, tak samo jak próbowali manipulować księdzem Małkowskim. Michnik i Kuroń byli po imieniu z księdzem Jerzym, Michnik i Kuroń byli po imieniu z księdzem Stanisławem Małkowskim. Oni mówili o sobie, że są poszukującymi Pana Boga ludźmi, którzy są na drodze do Pana Boga i to ksiądz Stanisław może o tym powiedzieć bardzo szeroko. I właśnie pod pozorem takiego poszukiwania niby Pana Boga próbowali wykorzystywać patriotycznych kapłanów, co jak pokazał czas, było z ich strony oczywiście fałszem. No i ci ludzie, o których wspomniałem, te łże autorytety III RP, zawierały później pakty i układy z mordercami księdza Popiełuszki, z tymi, którzy wydali wyrok śmierci na niego, z generałem Kiszczakiem, z generałem Jaruzelskim, z Mieczysławem Rakowskim. Pierwsze spotkanie tego towarzystwa Geremek, Mazowiecki, Jaruzelski, Kiszczak, Rakowski odbyło się 30 października 1984 roku w dniu oficjalnego wydobycia zwłok księdza Popiełuszki z nurtu Wisły. A później takich spotkań było wiele.
w roku 85, 6, 7. Dlatego właśnie zbrodnia na księdzu Jerzym jest nazywana zbrodnią założycielską III RP, bo wszystko to zaczęło się 30 października 1984 roku i trwało przez wiele lat. Opinia publiczna w Polsce dowiedziała się tylko o puencie w postaci spotkania w Magdalence i przy okrągłym stole, które to spotkania były tylko jakby uwieńczeniem wcześniejszych wieloletnich rozmów. No i takim pewnego rodzaju teatrem dla Polaków, że oto w tej chwili panowie się dopiero spotykają i dyskutują. A dyskutowali w sytuacji, w której większość kluczowych rzeczy była już dawno ustalona. A wszystko to zaczęło się właśnie nad grobem księdza Jerzego, błogosławionego kapelana Solidarności, na którego homiliach ja się wychowywałem i który był, jest, zawsze będzie dla mnie, dla myślę milionów Polaków, niezwykłą, wspaniałą postacią. Księdzu Jerzemu poświęcił pan jedne z najważniejszych swoich książek. Czy mógłby pan coś powiedzieć o tym i jak one różnią się od ustaleń procesu toruńskiego? Co wnoszą nowego? One się różnią diametralnie, bo według ustaleń, tak zwanych ustaleń procesu toruńskiego, ksiądz Jerzy zginął 19 października 1984 roku. Zabili go czterej funkcjonariusze SB, którzy sami z siebie zaplanowali ten mord i sami go wykonali. Według ustaleń procesu toruńskiego poznaliśmy prawdę o tej zbrodni, poznaliśmy bohatera, pana Waldemara Chrostowskiego. Podobno wszystko zostało wyjaśnione. Podobno wiemy, kiedy ksiądz Jerzy zginął, jak zginął, kto go zabił. Wszystko jest jasne. Panowie z resortu byli na tyle sprawiedliwi, że swoich własnych funkcjonariuszy SB posadzili na ławie oskarżonych. Oni dostali sprawiedliwe wyroki, później dwukrotnie zmniejszane, ale jednakowoż jakąś karę ponieśli. Jeden wielki teatr. Proces toruński był pierwszym polskim reality show i Andrzej Witkowski, ten prokurator, który prowadził te 300 spraw o zbrodnie, nigdy nie przegrał w sądzie żadnej sprawy, chciał to udowodnić, że okłamano Polaków na wielką skalę, a okłamano właśnie dlatego, że łże elity III RP, zanim III RP powstała, zawarły pakty z przedstawicielami, z najważniejszymi osobami reżimu PRL, czyli z Kiszczakiem Jaruzelskim. I to postulowało, skutkowało przez wiele lat. Czym się różniły te dwie wersje, prokuratora Witkowskiego i ta toruńska? Według Andrzeja Witkowskiego ksiądz Jerzy został zamordowany na skutek decyzji na najwyższym szczeblu. Rozkaz wydał nie pułkownik Adam Pietruszka, rozkaz zamordowania, tylko wspólnie generał Czesław Kiszczak i generał Wojciech Jaruzelski w porozumieniu z władzami w Moskwie. Księdza Jerzego zamordowali, udział w tej zbrodni, w zamordowaniu brali nie tylko czterej oficerowie SB, ale także oficerowie Wojskowych Służb Wewnętrznych, czyli poprzednika Wojskowych Służb Informacyjnych. Na miejscu zbrodni byli także oficerowie rosyjskich Wojskowych Służb Specjalnych GRU. Andrzej Witkowski chciał udowodnić, że ksiądz Jerzy zginął nie 19 października, tylko 25 października. Miał świadków, miał inne dowody, które potwierdzały relacje świadków, że zwłoki księdza Jerzego wrzucono do Wisły 25 października, w nocy z 25 na 26 października. 1984 roku. Kto więc wrzucał te zwłoki, skoro 23 października Piotrowski, Pękala i Chmielewski byli już zatrzymani? Nie oni, bo oni już byli wtedy aresztowani, a ktoś je wrzucał dwa dni po tym, jak oni zostali aresztowani. Chciał także udowodnić Andrzej Witkowski, ten niezłomny prokurator, że męczeństwo księdza Jerzego było wielokrotnie większe i że tak naprawdę zamordowanie księdza Jerzego odbyło się w sposób zupełnie inny, niż nam to się przedstawia. Księdza można było zamordować na 100 sposobów. Wrzucić go gdzieś do jakiegoś, zakopać gdzieś na radzieckim poligonie, zabetonować, albo tak jak to robili panowie z GRU w książce Suworowa, akwarium, tak, spalić, ślad by nie został. Tymczasem wrzuca się zwłoki księdza do nurtu Wisły z Tamy, która de facto jest mostem, gdzie codziennie pod wodę schodzą płetwonurkowie. Zostawiają przy okazji tyle śladów ci oprawcy księdza Popiełuszki, jakby byli kompletnymi amatorami, a to przecież nie byli amatorzy, to byli perfekcyjni zawodowcy. Dużo by opowiadać o szczegółach tej kombinacji operacyjnej. Ja napisałem na ten temat dwie książki. W największym skrócie
Kombinacja polegała na tym, by księdza nie tylko zamordować, ale też uzyskać z tej śmierci zysk polityczny. Ten zysk szczegółowo opisałem w swoich książkach, kto naprawdę go zabił, z mocy bezprawia, z mocy nadziei. To była bardzo skomplikowana, wielopiętrowa kombinacja operacyjna, perfekcyjnie zaplanowana przez generała Czesława Kiszczaka. Cóż dalej? No, rola Waldemara Chrostowskiego, całkowicie inna w wersji prokuratora Witkowskiego niż w wersji toruńskiej. Żaden bohater, tylko zdrajca. Człowiek, który wystawił księdza Jerzego oprawcą. Witkowski analizował wszystko to, co mówił Waldemar Chrostowski i nic, absolutnie nic tam nie przystawało do rzeczywistości, począwszy od skoku, jakiego nie byli w stanie powtórzyć dwaj kaskaderzy, specjaliści od wyskakiwania z pędzących aut. Jeden przy prędkości dwa razy mniejszej połamał bark, drugi miał bardzo poważne obrażenia, obydwaj trafili na długą hospitalizację. Chrostowski przy dwa razy większej prędkości, w tych samych warunkach pogodowych, terenowych, co ci kaskaderzy, wyskoczył, utarł się z kurzu, pobiegł dalej. Miał na rękach kajdanki, jak się okazało, miał nadpiłowane ząbki. Mówi, że z Bezy podali mu marynarkę, dlatego miał pociętą, urwaną. Dwóch profesorów materiałoznawstwa i włókiennictwa oceniło, że marynarka została nie porwana w wyniku szarpnięcia, nie rozdarła się asfalt, tylko została nacięta brzytwą lub żyletką. Ktoś ją sztucznie rozdarł, imitując szarpnięcie. Waldemar Chrostowski jest jedynym znanym opozycjonistą, który dostał od Kiszczakowskiego MSW odszkodowanie. Chrostowski. Powiedziałem Witkowski. Przepraszam. Kwestia wielu dni z krótką nocą. Waldemar Chrostowski jedynym znanym opozycjonistą, ma rozmawiał na ten temat i z Państwem Gwiazdami, i z panią Walentynowicz, z wieloma innymi jeszcze wcześniej, przed laty, że jest to jedyny opozycjonista, który otrzymał od Kiszczakowskiego MSW jakiekolwiek odszkodowanie. Żaden nie dostał żadnego, a Chrostowski otrzymał 50-krotność przeciętnej ówczesnej pensji. 1 650 000 zł w 1987 roku. Właśnie za to, że utrwala wersję toruńską. Podpisał taką ściśle tajną ugodę z MSW, która de facto potwierdzała wersję toruńską i miała zamknąć na wieki wieków amen dociekanie, jak wyglądała naprawdę ta zbrodnia. Chrostowski został zarejestrowany do sprawy kryptonim Popiel, w której jedynym figurantem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiadomo, że SB nadał mu pseudonim Desperat. Nie wiadomo, jak wyglądały szczegóły pracy Chrostowskiego, bo jego teczkę pracy zniszczono, ale wiele poszlak, które układały się w logiczny ciąg wydarzeń, mówił Andrzejowi Witkowskiemu, że to ewidentnie współuczestnik zbrodni, a nie żaden bohater. Współuczestnik, któremu dano do odegrania kluczową rolę, bo on miał utrwalić tą wersję fałszywą. Ja z Chrostowskim rozmawiałem raz. Pojechałem do niego z ekipą Telewizji Polskiej. Nie chciał się zgodzić na spotkanie, ale weszliśmy tam podstępem, rozmawialiśmy, zapukaliśmy do niego. No, pierwsze wrażenie, jak ktoś ma wizerunek Chrostowskiego, przyjaciela księdza Popiełuszki, to byłby zszokowany. Kto was tu wpuścił? Panie Waldemarze, niech się pan nie denerwuje. Idę zaraz na dół, ich tam opier. No taki ment, taki łobuz. Co zdanie, to jakiś wulgaryzm. Mówił, niech się pan nie denerwuje, niech pan opowie, jak to było. Wyrzucał nas pół godziny, nie daliśmy się wyrzucić. No dobra, co chcecie wiedzieć? No niech pan opowie. Opowiada tą swoją bajkę o swoim bohaterskim rzekomo skoku. Gdy skończył, ja mu zadałem jedno pytanie. Panie Waldemarze, w stanie wojennym dwukrotnie pobił pan milicjanta, w tym raz także milicjant znalazł się w szpitalu. Jak to się stało, że pana nie zatrzymano nawet na jedną minutę? On odpowiada, widocznie sąd uznał, że słuszność była po mojej stronie. No, takie bajki można opowiadać bardzo młodym ludziom, bo ja jako kilkunastoletni w ten czas człowiek wiedziałem, że pobicie milicjanta w stanie wojennym, to lepiej było napaść z bronią w ręku na bank. Byłby mniejszy wyrok. To było uderzenie we władzę ludową, to była zbrodnia, za którą się szło do więzienia. A jeszcze tak pobić milicjanta, że on się zna... W nawiązaniu do tego, co mówił pan o świętej pamięci księdzu Jerzym, czy ustalenia, jakie poczynił pan i opublikował w swoich książkach poświęconych księdzu Jerzemu, wpłynęły w jakikolwiek sposób na postępowanie prokuratury? I drugie pytanie z tym związane, jakie są obecne losy pana prokuratora Witkowskiego? Pyta pan o postępowanie prokuratury w sprawie śmierci księdza Popiełuszki, tak? No więc przez wiele lat
była cisza. Andrzejowi Witkowskiemu dwa razy odebrano to śledztwo w kluczowym momencie, w 92 roku, przepraszam, w 91 roku i w 2004 roku, gdy dwukrotnie był bliski pokazania, jak wyglądała prawda o tej zbrodni. Ja napisałem pierwszą książkę w 2005 roku, kto naprawdę go zabił. To był czas, kiedy po odebraniu śledztwa Witkowskiemu te materiały krążyły już z miejsca na miejsce, wyjechały z Warszawy do Katowic, potem z Katowic do Torunia, potem z Torunia znowu do Warszawy, tam zajmowało się tym kilku kolejnych prokuratorów i tak w zasadzie nic się nie działo. Ruch pewien nastąpił w ubiegłym roku, gdy panowie z prokuratury zajmujący się tą sprawą powiedzieli, że odkryli, dokonali nagle pewnych odkryć w oparciu o materiały z ABW, według których to odkryć są podstawy, żeby sądzić, że śmierć księdza Jerzego mogła nastąpić w innych okolicznościach niż to dotąd przyjmowano. Zdumiewające były te wypowiedzi, bo o tym, że ksiądz Jerzy zginął w innych okolicznościach niż to ustalono w procesie toruńskim, Andrzej Witkowski mówił od wielu lat, a ja pierwszy raz napisałem w 2005 roku i nagle w 2014 przedstawia się to, jakoby to było odkrycie. To nie było żadne odkrycie. W moim głębokim przekonaniu te wypowiedzi i jak gdyby popieranie tych wypowiedzi na przykład publikacją wyborczej, że prokuratorzy odkryli nowe fakty, które pozwalają, które wskazują na to, że no śmierć księdza Jerzego mogła nastąpić w innych okolicznościach niż dotąd przyjmowano, są to nowe rzeczy, prokuratorzy będą je badać. Ja to traktuję oczywiście jako ciąg dalszy teatru, bo po pierwsze nie były to nowe wypowiedzi, tylko doskonale udokumentowane i znane po wypowiedziach Andrzeja Witkowskiego i po moich książkach. Dlaczego zatem w 2014 roku się to ukazało? No właśnie dlatego, by pokazać, że w 30. rocznicę tego kłamstwa nie da się już dłużej bronić. Tego kłamstwa o tym, że ksiądz Jerzy zginął, tak jak to przedstawiono w procesie toruńskim. W związku z tym stary mechanizm służb specjalnych, który myślę, że obserwujemy teraz też na scenie politycznej. Jak nie można zatrzymać pochodu, w tym wypadku, w wypadku śmierci księdza Popiełuszki, pochodu idącego po prawdę, to trzeba stanąć na czele tego pochodu i przekierować go w ślepą uliczkę. Jak to przekierowanie wyglądało w tej sprawie? No oto pojawiły się osoby, m.in. Bronisław Komorowski w 2014 roku, jeszcze prezydent z mocną pozycją. No, wspierał go niestety w tym, co mówił Komorowski, także ksiądz kardynał Nycz, jego przyjaciel osobisty. I obydwaj, i ksiądz kardynał, i prezydent Polski mówili jakby w jednym duchu, że są pewne okoliczności wskazujące na to, że są pewne nowe fakty, nowe okoliczności tej zbrodni. No i one oczywiście będą badane, bo to trzeba wyjaśnić. Te wyjaśnienia może zajmą wiele, wiele lat, bo no, trzeba do tego podejść spokojnie, trzeba do tego podejść w sposób rozważny, nie trzeba się spieszyć, no wszystko powinno być spokojnie zbadane. Na dziś najważniejsze dla nas jest to, by pamiętać, że ksiądz Jerzy mówił, zło dobrem zwyciężaj, żeby pamiętać o tym, że ksiądz chciał wybaczać. A to oczywiście trzeba będzie badać, trzeba będzie sprawdzać, bo te nowe fakty są bardzo ciekawe i trzeba będzie się nad nimi gdzieś tam w przyszłości pochylić. Czyli z jednej strony pokazanie, że to, o czym ja, kilku innych dziennikarzy, Andrzej Witkowski mówimy, to rzeczywiście coś jest na rzeczy, nie da się dłużej tego zaciemniać, no ale z drugiej strony to jest tak naprawdę nieważne, to jest nieistotne, bo ksiądz Jerzy chciał, żebyśmy wszyscy sobie wybaczyli i żeby było wspaniale. No to jest, ksiądz Jerzy na pewno by chciał, żebyśmy sobie wszyscy wybaczyli. Tylko że ksiądz Jerzy, jak się przesłucha jego homilię, a ja słuchałem je ich i na żywo, jako młody chłopak i później wiele razy, bo są przecież na płytach, mówił to piękne zdanie, zło dobrem zwyciężaj, ale mówił też w każdej homilii 1000 razy i każdy może to odsłuchać i każdy może się o tym przekonać. Nie ma homilii, gdzie nie używałby kluczowego dla jego życia słowa, prawda? Że nie można budować takiego pojednania, takiego wybaczania w oparciu o kłamstwa. A to nam się właśnie próbowano zafundować śmierci księdza Popiełuszki
książki i wszystkie okoliczności z nim związanych. Tak samo wytworzono fałszywy wizerunek Bronisława Komorowskiego, którego popierało podobno kilkadziesiąt procent, podobno 70 nawet w pewnym momencie Polaków, gdzie przedstawiano pana Komorowskiego jako odpowiedzialnego, uczciwego, rzetelnego, wspaniałego, niemalże kochanego przez cały naród polityka, który to człowiek jednakowoż nie zasługiwał w moim głębokim przekonaniu na nawet minimalny szacunek. Ja mam wielki szacunek do urzędu prezydenta, ale nie mam za grosz szacunku dla prezydenta obecnego wciąż jeszcze, czyli dla Bronisława Komorowskiego. Bronisław Komorowski był postacią zupełnie inną niż tą, którą nam przedstawiano w mediach. Właśnie zrobiono lobotomię, tak? Czyli przedstawiano coś, co zrobiono Polakom po prostu, jak to się mówi potocznie, wodę z mózgu, gdzie przedstawiano polityka, którym Bronisław Komorowski w rzeczywistości nie był, za plecami którego stali ludzie bezwzględni, okrutni, którzy dokonali wielu przestępstw. Bronisław Komorowski był w moim przekonaniu emanacją tego systemu zła. I o tym tak naprawdę jest ta książka. O prawdziwej twarzy Bronisława Komorowskiego, która to twarz nie była opinii publicznej prawie w ogóle znana, a która, wierzę w to głęboko, dzięki tej książce została choć troszkę poznana. No, ciąg dalszy tej historii będzie pisał życie. Mam nadzieję, że kiedyś w oparciu o tą książkę zostanie sporządzony, albo przynajmniej jako jeden z elementów, tak? Jeżeli nie jedyny, to jeden z wielu elementów zostanie sporządzony akt oskarżenia. I wierzę w to głęboko, że w naprawdę wolnej Polsce doczekamy tego, że pan Bronisław Komorowski, wciąż jeszcze prezydent, znajdzie się w miejscu, które w moim głębokim przekonaniu na niego czeka, czyli na ławie oskarżonych. Dziękuję bardzo. Jeszcze już zupełnie ostatnie pytanie. Wiemy, że pracuje pan nad jakąś nową książką. Czy może pan zdradzić, parę słów powiedzieć? Na ten moment niewiele chciałbym zdradzać, dlatego że pracujemy nad okładką, pracujemy nad tytułem. To są dwa bardzo ważne elementy. Cały czas zbieram materiały, które uzupełniają mi treść, która znajdzie się w tej książce. Mogę powiedzieć, że ta książka, jej premiera będzie w ostatnim tygodniu września. Sądzę, że będzie nie mniej ciekawa niż książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Myślę, że z całą pewnością nie będzie mniej ciekawa. No i mogę jeszcze powiedzieć tyle, że tak jak to ustaliliśmy przed chwilą, prapremiera tej książki nastąpi w Poznaniu 26 września tego roku, także do zobaczenia w Poznaniu. Dziękujemy panu za wizytę w Poznaniu. Wszyscy poznaniacy są zachwyceni pana wystąpieniem tutaj. No i zapraszamy tutaj z kolejną pana książką. Będzie mi bardzo miło wrócić tutaj do państwa we wrześniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję i raz jeszcze dziękujemy za gościnę księgarni Sursum Corda, Ricie i Włodkowi Wilowskim. Ja dziękujemy. Bardzo chciał gorąco podziękować, bo państwo Wilowscy mieli dla mnie bardzo, bardzo dużo cierpliwości, za którą jeszcze raz bardzo dziękuję. Docierałem na raty. Przepraszam za moje wcześniejsze nieobecności. Z całego serca dziękuję za to, że mogłem dzisiaj uczestniczyć w tak wspaniałym spotkaniu, które na długo będę nosił w pamięci i w swoim sercu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Z Bogiem. Dobranoc.